Jałmużna jest to takie stare, starodawne słowo. Dzisiaj bardziej adekwatne jest inwestowanie. My nie dajemy jałmużny, my inwestujemy. Poczujcie się jak biznesmen, poczujcie się jak ci, którzy mają, tak? Nie chodzi bowiem. I w drugim do Koryntian Paweł umieszcza definicję, czym jest jałmużna. Nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć, lecz o równość. Aby teraz wasza obfitość usłużyła ich niedostatkowi, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła. Tak, żeby była równość, jak jest napisane. Kto wiele nazbierał, nie miał za wiele. A kto mało nazbierał, nie miał za mało. Ma być równość. Tak? Co ciekawe, przypomniało mi się, jak chodziłem do liceum i mieliśmy lekcję WOS-u. Bardzo byłem zdziwiony, jak na jednej z pierwszych lekcji była definicja sprawiedliwości i było kilka rodzajów sprawiedliwości. Była sprawiedliwość każdemu porówno. Sprawiedliwość każdemu według potrzeb. Sprawiedliwość każdemu według zasług. I jeszcze parę innych sprawiedliwości było, tak? Nie ma jednej sprawiedliwości. Chodzi o równość, tak? Wiadomo, ja mogę coś, czego na przykład kobieta nie może. Ja mogę coś, czego osoba starsza nie może, tak? Ja potrzebuję też więcej na przykład niż osoba starsza. Tak? I Bogu też chodzi o równość, tak? O równość. Jeżeli ja w tej chwili mam więcej, ktoś ma mniej, to ja po to mam to więcej. To był zamysł Boży, żebym ja wyrównał ten poziom, tak? Tak samo w przyrodzie jest prawo osmozy, tak? Jest błona półprzepuszczalna. Jeżeli tu jest większe stężenie soli, to woda zawsze przepływa z mniejszego do większego stężenia, żeby go rozcieńczyć. Żeby było takie samo pH, tak? Bo to jest lepsze dla komórki, jeśli jest to samo pH. W psalmie. Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc drogie ziarno, powróci z radością, przynosząc swoje snopy. Tak? To jest natura inwestowania. Jeżeli chcemy zainwestować, tak? Zakładamy biznes, nie mamy wystarczających środków, żeby, nie wiem, od razu otworzyć wielką fabrykę, musimy zaryzykować, musimy zainwestować. Musimy, mając to, co mamy, kupić coś i to zarobi na siebie, później kupimy coś lepszego, większego, tak? Mam też taki prosty schemat, który wierzę, że Bóg mi dał. Spójrzmy najpierw na tą stronę, tak? Umownie, przyjmijmy, że te roślinki to jest jak gdyby garść ziarna, tak? I to są jak gdyby trzy sezony, trzy etapy, trzy lata. I umówmy się też, że pomnażanie plonu jest dwukrotne, tak? Czyli jeżeli zasadzę dwie, to wyrosną mi kolejne dwie, tak? Że z dwóch otrzymuję cztery. Jeżeli ja w tym roku, w tym sezonie mam cztery garści ziarna, tak? A żeby przeżyć, wystarczą mi dwie garści ziarna, żebym przeżył, tak? No to wiadomo, dwie zjadam, dwie sadzę i w przyszłym roku znów mam cztery. Więc znów mogę przeżyć, bo mam dwie i dwie sadzę. No i tak z sezonu na sezon, tak? Wegetuję, tak? Cały czas trzymam ten sam poziom. A jeżeli wezmę i w pierwszym roku zaryzykuję, zainwestuję, zrobię wszystko, by przeżyć tylko na jednej garści, tak? Cokolwiek, żeby tylko przeżyć, ale trzy zasadzę, to w przyszłym roku z trzech będę miał sześć. I już od tego sezonu mogę żyć w obfitości. Mogę teraz żyć albo w ten sposób, że już będę hojnie jadł, że będę bogaty, bo trzy będę miał i trzy będę sadził w przyszłym roku znów, albo mogę dalej poprzestawać na tym, co mi wystarczyło, czyli trzymać się dwóch, już zasadzić cztery i w trzecim sezonie już mieć 8, tak? A te 8 to już jest na przykład jedna osoba więcej. Jedna osoba do uratowania. Albo kolejne dwie, w zależności. Tak? Ja mam nie ciągle prosić o ryby, ale chcieć wędkę i umieć korzystać z tej wędki. Ale tylko po to, żeby to pomnażać. Nie żeby też znów mieć za siebie i wpaść w jakieś bagno, ale żeby inwestować, tak? Bo Bóg jest Bogiem. Nie bez powodu, jak gdyby Jezus stał się Żydem. Nie bez powodu też tak stereotypowo patrzymy na Żydów, że Żydzi tylko szukają interesu, szukają biznesu, że on nic nie zrobi, jeżeli z tego nic nie będzie miał. Bo to taka też jest natura Boga, tak? Bo Bóg jest życiem, daje życie! I Bóg inwestuje w to, co daje życie. Bóg nie inwestuje w śmierć, tak? Tak jak w przyrodzie wszystko przepływa, zmienia tylko właściciela. Tak samo jest. Tak samo jest u Boga, tak samo jest w Królestwie Bożym. I my musimy nauczyć się tak myśleć.
Gdybym wam powiedział, nie wiem, że jutro albo za dwa dni jest koniec świata, co zrobicie? Weźmiecie wszystkie swoje pieniądze z banku i przynajmniej cokolwiek zrobicie, tak? Bo po co te pieniądze tam mają być, nie wiem, i zginąć na tym koncie, tak? Możecie jeszcze coś z tego zrobić? Możecie! To dlaczego nie mamy takiego myślenia, żeby codziennie tak myśleć, tak? Tylko wiadomo, musi też być prowadzony w Duchu Świętym. Ja nikogo też nie zachęcam do tego, żeby po prostu wyrzucić wszystko, co mamy, nie? Rozdać wszystko. Jeżeli Bóg też cię tak nie prowadzi, to tak nie rób, tak? Bo Bóg na przykład, Bóg wie, co się wydarzy w przyszłości, więc Bóg czasem chce, żebyśmy na przykład gromadzili pewną część. Wiadomo, byli przy okazji też hojni, ale jak gdyby gromadzili. Dlaczego? No bo Bóg na przykład wie, że za chwilę nastąpi taki moment, że będzie trzeba na przykład komuś większy zastrzyk pieniędzy, albo że ja będę potrzebny. Albo Bóg chce, żebym ja sobie kupił samochód, to jak gdyby no mówi mi, to teraz oszczędzaj i miej te pieniądze. Albo Bóg wie, że będę pościł, że będę bez pracy, to Bóg mi mówi, zachowaj sobie część tego, nie? To jest dla ciebie, to jest twoje ziarno, nie? Tak samo jak było z Józefem. Faraon miał sen, 7 lat będziemy gromadzić, bo było w obfitości, mogliśmy gromadzić, tak? Jedliśmy i też gromadziliśmy. Ale przyjdą lata suche, tak? Przyjdzie susza. Wtedy się nam to przyda. Musimy jak gdyby to też robić z Duchem Świętym. Nie mamy być też tacy, że rzucamy na prawo i lewo. Ja na przykład na początku, jak się tego uczyłem, ja byłem hojny, ale ja byłem tak naiwnie hojny. Ja nie pytałem Ducha Świętego, czy mam dawać. I na przykład dawałem komuś, kto wiedziałem, że jest alkoholikiem i no, te pieniądze praktycznie sprzeniewierzył, bo je przepił. Tak? Robiłem to z głupoty, nie? Miałem naiwne serce, no ale co z tego, nie? Ja na tym traciłem i on tracił i wszyscy tracili, tak? Nie dawałem życia. Bo Bóg wie, co daje życie. Bóg wie. Mam też dużo takich świadectw, że na przykład dałem komuś pieniądze, bo tak poczułem, że Bóg chce, żebym mu dał. I na przykład ta osoba mówi mi na drugi dzień, że ją to uratowało. Że ona wtedy nie potrzebowała, a na drugi dzień miała coś, co wymagało wkładu finansowego. Ja nie wiedziałem o tym. Po prostu robiłem, byłem posłuszny. Ale byłem też tym wolny. Nie szczypałem się tym, nie? Pytam się Boga. Mam mu dać? Tak. Ile? 400. To dałem 400. Nie? Nie moje. Prosto. Nie moje, daję. Tak? A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który naucza. Nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co mówię, człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Jeszcze raz znam ten werset. I jeszcze ten wcześniejszy, tak? Ja mam ludzi, którzy u mnie w moim kościele przyczynili się mocno do zmiany mojego życia. Wiadomo, Bóg ich prowadził w tym, dzielili się tym, co sami jak gdyby. Dzielili się dobrami duchowymi. Ktoś mnie nauczył wielu rzeczy, jak żyć w królestwie. I to jest bezcenne. Za wszystkie inne mogę zapłacić kasto Mastercard, ale za to nie zapłacę. Tak? Tego nie mogłem kupić. To po prostu dostałem. I to jest nieporównywalna wartość. Wyobraźcie sobie, jak by wyglądało wasze życie, gdyby na przykład nie Andrzej i Sebastian. Gdyby nie założyli profilu. Gdyby nie mieli swoich nauczeń. Wiecie, gdzie byście teraz byli? Ja bym nie chciał wiedzieć, gdzie bym był, gdybym nie spotkał ludzi na mojej drodze nawróconych. To, że Bóg mnie wyrwał z Egiptu, to jest jedno. Ale później mnie ludzie prowadzili. Tak? Ja im się poddawałem, ja też tego chciałem. Ale byli ludzie, którzy mi dawali zdrową naukę, tak? Niezafałszowane mleko. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie te osoby. I one tego nie robią dla brudnego zysku. One to robią, bo mają Bożą naturę. Bo Bóg w nich mieszka, bo Bóg ich do tego motywuje. Bo Bóg ich tak prowadzi. No to dlaczego nas ma Bóg nie prowadzić, żeby też im za to dziękować i im obfitować, tak? Jest przykazanie, żeby czcić i szanować ojca i matkę swoją, tak? Czy to nie są nasi ojcowie duchowi? Ja jakby nie mówię tylko o nich, ale każdy w swoim życiu ma takie osoby, które były na początku tej drogi, albo w trakcie tej drogi, tak? Które nam wiele rzeczy przekazały, które nas zbliżyły tak żywo, które nam wskazały relacje, które podzieliły się swoją relacją. Nie? Czyż i my im nie powinniśmy jakoś mocniej błogosławić? Czy nasze serce nie powinno każdego dnia troszczyć się o nich, póki oni są? Oni gdzieś mogą pojechać dalej, ewangelizować, mogą już, nie wiem, odejść do Pana. Troszczmy się o nich. Nie?
Oni są tego warci. Oni to zrobili bezinteresownie. Pokażmy naprawdę, ile to dla nas znaczyło. Bo naprawdę, moglibyśmy być w bardzo kiepskim miejscu. I ja wiem, żeby tak było. Gdybym ja nie spotkał moich ludzi, mojego kościoła na swojej drodze. Wiecie, jak wyglądają chrześcijanie, którzy nie wchodzą w ten dar, nie proszą o niego, nie zabiegają, nie starają się żyć tym darem, którzy nie inwestują? Tak wyglądają chrześcijanie, którzy nie inwestują. A to nie są monety, to są ziarna. To nie są banknoty, to są liście. Tak? Oni się później pławią w tym. Oni później odbijają. Tak? Później zaczynają sobie robić zaczynają robić głupoty. Tak? Robimy choinkę, zjeżdżamy na nartach, pływamy w tym, tarzamy się. Tak, Bóg daje! Ale co z tego, jak ja to mam zamknięte w czterech ścianach, mam wielki safe zrobiony? Jak ja tego nie sieję, tak? Nie trzeba być, nie wiem, rolnikiem z wykształcenia, żeby wiedzieć, że jak tyle zasieję, to zbiorę na przykład kilka razy tyle, tak? To jest kanał. Kanał błogosławieństwa. Po co ja go mam tamować? Po co? Tylko dlatego, żeby to mieć, że to jest moje? Sorry. Dlatego Bóg mówi, że trudno będzie bogatym wejść do Królestwa Bożego. Jak będzie w Królestwie Bożym, wszyscy będziemy królami. Wszyscy będziemy mieć wszystko. To ja bym nie chciał, żeby ktoś był w Królestwie Bożym, kto będzie taki, że on będzie trzymał te rzeczy dla siebie. Po co mi? Po co mi przyjaciel, który będzie miał jacht, który będzie miał, nie wiem, niesamowite rzeczy, jak ja z tego w ogóle nie będę korzystał? To nawet moich oczu nie będzie cieszyć, tak? Po co mi ktoś taki? Ja nie chcę. Ja wolę mieć kogoś, kto będzie miał małą łódkę, mały kajak i nie weźmie na kajak. Tak? I będę miał przygody, będę miał spływ, będę się mógł cieszyć, będzie to żywe, będę miał z nim relacje. Wow! I właśnie są skutki braku kanału. I w Biblii jest dużo wersetów na ten temat. Mamon z aramejskiego. Zysk, bogactwo. W chrześcijańskiej interpretacji kojarzone jest z mamieniem, z pokusą, fałszywym źródłem poczucia bezpieczeństwa. Jezus mówi, żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim zgardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie służyć Bogu i bogactwie. Bo jak służysz Bogu i bogactwie, to nie wierzysz, że Bóg jest twoim bogactwem. Nie wierzysz, że Bóg jest zaopatrzeniem. Nie wierzysz, że Bóg ci daje. Nie wierzysz, że Bóg jest hojny. Nie wierzysz, że Bóg jest taki, jaki jest. Nie wierzysz w to. Bo masz i dobro i zło. Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. Tak. Tutaj już przejawia się ta natura. To serce, które jest zamknięte na dawanie. Że są ludzie, którzy, dobra, coś przyniosłem do Kościoła. Ja przyniosłem, to jest moja ofiara. Ja sobie ją zjem. To jest moje. Mi to smakuje i ja sobie zjem. Ja nie pójdę z tym wokół i najpierw zapytam, chcesz, a jak zostanie, to ja wezmę, tak? Bo ja też jakby już nie liczę na to, że ktoś przyniesie i ktoś mi coś da, tak? Że ktoś nawet coś lepszego może przynieść, niż ja przyniosłem. Do tego później dochodzi w kościoła. Że ludzie później tak się zachowują. To jest moje, to jest twoje, a to jest moje. Pamiętaj, to jest moje, to jest twoje. A to jest moje. Nie ma wymiany, nie ma przepływu. Dokładnie. A my kim jesteśmy? Ciałem Chrystusa. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Tak? Jeden jest pijany, a drugi jest głodny. Tak? Jedna część ciała ma niedokrwienie, a druga ma zakrzepę. Tak to wygląda. Ja mam ciało, ja mam rękę, ja mam nogę. Ręka jest inaczej zbudowana, noga jest inaczej zbudowana. Tak, ręka jest mniejsza, potrzebuje mniej krwi. Noga jest większa, potrzebuje więcej krwi, tak? Jest jedno serce i ono tłoczy tą samą krew. Ręka potrzebuje mniej, dostaje mniej. Noga potrzebuje więcej, dostaje więcej. Tak? Ale na nogach dalej zajdę niż gdybym przed na rękę.
ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w świdła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Czyli w czym? W świecie, tak? Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Jeżeli tworzysz sobie bożka, albo dalej masz tego bożka, bo go nigdy nie oddałeś, nigdy go nie rozwaliłeś, to licz też na to, że Bóg ci nie będzie błogosławił. Dlaczego? Nie, bo Bóg nie chce. Bóg chce, ale Bóg nigdy nie będzie błogosławił twojego bożka. Bóg nigdy nie będzie ci dawał czegoś, co ci niszczy, tak? Jak ktoś jest narkomanem, to Bóg nigdy nie będzie dawał mu, nie wiem, narkotyków. Dlaczego? Bóg go to zabija. Jak żyjesz pracą, Bóg i praca jest ponad Bogiem, tak? Albo Bóg cię tak prowadzi, że ta praca ma być tylko dodatkiem, a nie ma być czymś na drugim miejscu, no to Bóg ci nie będzie błogosławił tej pracy. Bóg nie będzie błogosławił zakładowi, gdzie będziesz, tak? Po to, bo to jest twój bożek. Po to, bo to cię niszczy, to cię zabija, to cię odciąga od relacji, od taty, to cię odciąga od życia, to ci daje śmierć. To jedynie trwoni twój czas na przestrzeni tego, ile nam jeszcze go pozostało. Bóg ma swoją naturę i ona jest niezmienna. Jest nią przepływ. Jest nią przepływ. Bóg stworzył i to wszystko ma przepływać. Już czytamy w trzeciej Mojżeszowej. A gdy będziecie zrzynać zbiory waszej ziemi, nie wyrzynaj do skraju twego pola i nie zabieraj pokłosia twego żniwa. Także nie obieraj do szczętu twojej winnicy i nie zabieraj tego, co opadło z twojego sadu. Zostaw to ubogiemu oraz cudzoziemcowi. Ja jestem wiekuisty, wasz Bóg. Bóg się podpisuje za każdym razem. To jest jedno z przykazów, z tych 613 przykazów. Tak? Zostaw to komu? Innemu Żydowi nie. Zostaw to ubogiemu oraz zostaw cudzoziemcowi. Tak? Nawet niewierzącemu to zostaje. Dlaczego? No bo ja jestem jego ojcem, ja się o niego troszczę. On jeszcze teraz jest niewierzący, ale ty nie wiesz, czy on się nie nawróci. Tak? Błogosław Szabłowi, bo ty nie wiesz, że on za 2 lata będzie Pawłem. Tak? Kiedy będziesz obijał twoje oliwki, nie przeglądaj za sobą gałązek. Niech to zostanie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy. Gdy będziesz obierał swoją winnicę, nie obieraj ze sobą do szczętu. Niech to zostanie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy. Wystarczy, Bóg się przejawia w naturze, w świecie otaczającym, tak? Jeżeli ja mam drzewo i zostawię jakąś część owoców na tym, tak? No to może ktoś przyjść, może z tego korzystać, może zjeść, tak? Jak nikt nie przyjdzie, przylecą zwierzęta, ptaki, one się nasycą. Jak ptaki nie przylecą, spadnie to, obumrze to, wróci to z powrotem do ziemi. Będzie to nawozem, tak? Te pierwiastki, te minerały, one nie wyparują, nie zginą. One z powrotem przyjdą w roku znów będą oliwką, tak? Wszystko jest przepływ. Zaś gdyby był u ciebie ubogi, któryś z twoich braci, w jednym z twoich miast na tej ziemi, którą twój Bóg ci oddaje, nie czyń twardym swojego serca, ani nie zamykaj twojej ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otwieraj dla niego rękę i pożyczaj mu w miarę jego potrzeby, czego mu brakuje. Dawaj mu i niech nie będzie niechętne twoje serce, kiedy mu będziesz dawał. Bowiem za to pobłogosławi cię twój Bóg we wszystkich twoich sprawach oraz w każdym przedsięwzięciu twojej ręki, ponieważ nie zabraknie ubogich na ziemi. Dlatego ci rozkazuję, mówiąc, otwieraj twoją rękę twojemu bratu, twojemu biednemu i ubogiemu na twojej ziemi. Bóg już w Starym Testamencie, on przejawia swoją naturę, ale jeszcze mówi do ludzi, którzy są cieleśni, do ludzi, którzy są twardego karku, do ludzi, którzy jeszcze są niewolnikami wielu rzeczy i on im to jeszcze mówi w rozkazach, w nakazach, ale on przejawia, żebyście tacy byli. On już mówi, niech nie będzie niechętne twoje serce. Niech nie będzie niechętne, bo hojnego dawcę Bóg miłuje. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. A kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Wolę Boga. Podtrzymywać życie, dawać życie, pomnażać życie, robić cokolwiek, żeby to życie szło, tak, żeby nie było śmierci. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone.
Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczną, trzęsioną, przelewającą się dadzą wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. Królestwo Boże jest na opak. Naprawdę ludzka logika tam nie działa. Ale działa logika Boża. Dawaj, a będzie ci dodane, tak? Rób coś, co według ludzi jest bez sensu, a będziesz z tego miał jeszcze większe owoce. Nie bój się. Nie miej strachu. Nie miej strachu jutro. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Nie wiem, czy analizowaliście żywoty wielu mężów Bożych, wielu generałów Bożych, wielu ludzi, którzy poszli za Bogiem i były tego owoce. Bardzo często, praktycznie zawsze rozpoczynali od takiego cielesnego, od cielesnego pomagania Bogiem, oddawania, od uniżania się, tak? Jeżeli ja wiem, kim jestem, mogę się uniżyć, tak? Ja się uniżam do innych ludzi. I to później powodowało, że startowały ich służby. Jeżeli ty na dzień dobry chcesz być wielkim mężem Bożym, robić wielkie rzeczy, ale nie masz takiego serca, to nie pójdzie. Ja ci mówię, to nie pójdzie. Dlaczego? Właśnie dlatego. Bo ty później będziesz wzorem, przykładem dla... Mógłbyś być wzorem, przykładem dla innych i oni by robili to samo, co ty, tak? I ludzie by zapominali o ubogich, o chorych, biednych, o wdowach. A do kogo przewieźć? Kogo przedpowołać? Ubogich, grzeszników? Więźniów na wolność przed wyprowadzić, tak? On nie przyszedł do tych, którzy są kimś. On przyszedł zrobić. Bóg jest artystą. Czym się przejawia geniusz artysty? Nie w tym, że on weźmie doskonałe narzędzie, doskonały materiał i z doskonałego materiału, doskonałe narzędzie zrobi doskonałą rzeźbę. Artysta jest kimś takim, że on weźmie spinacz, on weźmie ketchup z McDonald'u i on z tego narysuje cudowne dzieło, tak? Tatą sieją i obrońcą w dół jest Bóg w święty przybytku. Amen. I w tym każdy, kto zobaczy ten obraz, powie, to jest genialny artysta. On nie miał nic, a zrobił z tego coś cudownego, tak? Tu jest tylko jego artyzm, tak? Tak samo działa Bóg. Bierze glinę, którą inni powiedzieli, że to jest glina do niczego, że jesteś stracony, że jesteś nikim, że jesteś niczym, a Bóg z ciebie robi kogoś. Tak? Kogoś, kto kocha, kogoś, kto przejawia. Tak samo jest z miłością. Z bogactwem jak z miłością. Bierzesz miłość od Boga nie po to, żeby tylko siedzieć w domu i się cieszyć, bo mnie kocha i się nie pławić, tylko ona też musi z ciebie emanować. I ona tak naprawdę później emanuje. Tak? Tak samo jest z pieniędzmi. Forsa ma siebie emanować. Ty jesteś prawdą, a nie patrzysz na to, co jest fizyczne, prawdziwe, tak? Wiedzcie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. To była mowa o Abrahamie. Podobnie i nierządnica Rahab. Czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków. Masz wiarę, że Bóg jest hojny, że ci daje, że ci to dał i że ci jeszcze więcej chce dać? Masz wiarę? To pokaż to w uczynkach. Pokaż to. Pokaż już, że możesz dawać, że chcesz dawać, że wierzysz w to. Że ta wiara to nie tylko ja mam takie myśli, ale ja mam taką wiarę. Jeżeli ja byłbym wegetarianinem, tak, to całe moje życie jest podciągnięte pod wegetarianizm. Tak? Ja nie zabijam zwierząt, ja mówię innym, że noszenie odzieży ze skóry jest złe, tak? Ja robię wszystko, żeby jak najmniej zwierząt było zjadane i ginęło, tak? Ja nie jestem wegetarianinem, że mówię, że nie jestem wegetarianinem, ale od czasu do czasu jem mięso, tak? Noszę rzeczy ze skóry i tak dalej, tak? Masz wiarę? Masz przekonania? To idź za tym. Bądź zimny albo gorący! Jak gdzieś lecie, to cię wypluję. Wyżygam to słownie tam, jest oryginalne. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz. Setnik z oddziału zwanego italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielki jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym zapytał: co, Panie? I odpowiedział: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Tak? Dlaczego się pojawia Korneliusz w dziejach apostolskich? Właśnie dlatego. Bo miał serce.
miał serce do dawania, tak? Miał wiarę i miał uczynki. I nieważne, co przyjdzie pierwsze, czy przyjdą uczynki, czy przyjdzie wiarę. Bóg naprawdę jeszcze obficie też błogosławi ludziom ze świata, którzy w ogóle dają, tak? Jeszcze nie mają wiary, ale już dają, tak? Bo to daje życie. Oni dają życie, oni może jeszcze o tym nie wiedzą, nie umieją nazwać tego życia, ale oni już mają taką naturę. Jezus poznawszy to, powiedział do nich: czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie, i nie pamiętacie? Gdy łamałem tych 5 chlebów na 5000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A gdy łamałem tych 7 chlebów na 4000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli: 7. I rozpisali to. 5 chlebów, 5000 ludzi, 12 koszy. 7 chlebów, 4000 ludzi, 7 koszy. Patrząc na to logicznie, matematycznie, to jest bez sensu, tak? Mam mniej chlebów, więcej ludzi, to jakim prawem mi zostało więcej? No nie? Boża logika jest na odwrót. Bóg ma większe pole do popisu, więc obficie i błogosławi. Da tyle jedzenia, że jesteś w stanie, tak? A jak masz więcej chlebów, mniej ludzi, no to zbierzesz mniej. Mniej koszy, mniej błogosławieństwa, tak? My musimy też dawać pole do popisu tacie. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki ładny obrazek, jak kuca Jezus przed taką małą dziewczynką i ona trzyma takiego małego misia i on mówi do niej: daj mi go, zaufaj mi. A ona mówi: nie, to jest mój ulubiony, nie, boję się. A Jezus trzyma ze sobą takiego wielkiego miśka. Tak? Po co? Daj mi to, ja ci dam więcej, tak? I my tak samo myślimy w naszym życiu. Tak samo jak było na pustyni. Codziennie dostajemy manny. Codziennie mamy co jeść, tak? Nie ma sensu tego zagrabiać. Nie ma sensu zbierać manny z dzisiaj na jutro. Na jutro tam będą robaki. To zgnije, tak? To wszystko są symbole. Te robaki też właśnie pokazują. Robak, ubóstwo. Coś takiego. Chodzi o to, żeby codziennie chcieć nowego, tak? My ciągle ograniczamy Boga. Aha, Boże, Ty mi dałeś tyle rzeczy. Wow! I ja będę głosił to świadectwo do końca życia, że Ty mi już tyle dałeś. Człowieku, Bóg Ci chce jeszcze więcej. To był pierwszy stopień, to był pierwszy etap. To było na dzień dobry. Bóg ma więcej. Nie przywiązuj się do tego. Wywal to, chciej następne. Tak? Tak jest tata. Chciej jeszcze więcej od taty. Mamy być chciwi na Boga. To jest jedyna chciwość, jaka jest biblijna. Jaka jest zgodna, jaka jest prawdziwa. Chciwość na Boga. To nic innego. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Na dowód tego mamy wiele Bożych zapewnień. To tak pokrótce, bo wierzę, że wy to też znacie, wierzę, że to wierzę, że jak gdyby czujecie w sercu. To tak tylko dla przypomnienia. Wiekuisty, otworzy Ci swoją dobroczynną skarbnicę, niebo, by w swoim czasie dać Twojej ziemi deszcz oraz by błogosławić każdej sprawie Twych rąk, tak, że będziesz wypożyczał wielu narodom, zaś sam nie będziesz pożyczał. A wszystko, co czynicie, serca czyńcie jak dla Pana, nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. Ja mam pytanie. Gdyby przyszedł do Was ktoś i poprosił Was, żebyście mu pożyczyli auto, bo chce pojechać, nie wiem, do Włoch, pożyczylibyście? No, może byście pożyczyli. Może mielibyście też takie nutkę zawahania. A jeżeli przyszedł do Was sam Jezus Chrystus, powiedział: kurczę, Piotrek, pożycz auto. Kto nie pożyczy Jezusowi, tak? Kto mu nie ufa, tak? Kto nie pożyczy? Dobra. Są może zapewnienia. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Jako podsumowanie. Jak żyć? Okay. Przede wszystkim
Musimy być prowadzeni Duchem Świętym, tak? Bo Duch Święty powie nam, komu mamy dać, ile mamy dać, jak mamy kogoś pobłogosławić, tak? Na przykład mój znajomy miał taką sytuację, przyszedł do niego facet, wyglądał naprawdę jak żebrak i żebrał i on się zastanawiał, czy ile mu dać, 50 zł, 100 zł, ile mu dać, nie? Co zrobić? I się pyta, zapytał się Ducha Świętego, Duch Święty, ile mu dać? A Duch Święty mówi, to jest oszust, nie dawaj. I taka była prawda. Naprawdę później dowiedział się, że ten facet był oszustem, że to był naciąga, że on był tak autentyczny w tym, tak? Że naszą cielesność oszukał, jego duszę oszukał, ale Boga nie oszuka, tak? I tak mamy robić. Tak samo jak są chrześcijanie, którzy na przykład bardzo często chcą, proszą, biadolą, dziadolą. To nie chodzi o to, żeby ciągle im dawać rybę, tylko zapytać Ducha Świętego, co ty chcesz. Czy ty akurat, to jest taki etap w ich życiu, że potrzebują chwilowo, tak jak Eliasz, żeby kruk im podrzucał jakieś ochłapy mięsa? Czy jak gdyby ty ich chcesz czegoś nauczyć, a oni nie wchodzą w to, co ty im próbujesz powiedzieć, tak? Że ty ich próbujesz na nowy tor przestawić i oni są ślepi. Więc bez sensu jest, żebyś im pomagał, wręcz będziesz mi utrudniał robotę. Nie? Bo Bóg akurat chce, żeby coś się zmieniło w ich życiu. Tak? I dlatego zablokował pewne rzeczy i mają ciężej. Ale tylko po to, żeby weszli w nowe. Bo mają problem słuchać Boga, i nie odbierają sami tych rzeczy, więc Bóg w końcu, no, jest pasterzem, tak? Kij twój i laska twoja. Jak owca schodzi, no to po to jest kij, żeby ją szturchać, żeby z powrotem, nie? Żeby wiedziała, że tam nie idziemy, no nie? Mamy być prowadzeni Duchem Świętym. On mówi. Ale mamy też po ludzku, fizycznie dbać o to, żeby być gotowym, tak? Ja na przykład znam coraz więcej ludzi, którzy na przykład nie noszą z sobą pieniędzy, tak? On idzie do sklepu, płaci kartą, idzie do restauracji, płaci kartą, on nie nosi gotówki. No dobra, ale jak ja będę potrzebował na autobus, ja będę nie miał co jeść, spotkam biednego, ubogiego, jak mu mam dać? Co mam? Przelew zrobić? W tej chwili, tak? Dlatego na przykład Paweł często zachęca, jak tam mówi, wyślijcie tych braci i wyposażcie ich we wszystko, żeby mieli, to nie po to, żeby oni mieli, żeby se przyszli do miasta i mówili, no mamy wszystko, tak? Mieliśmy co jeść? Tylko żeby też mogli z tego łożyć, żeby po drodze jakiegoś spotkania mi komuś dać, nie? Skąd wiesz, że nie spotkasz jakiegoś biednego, poturbowanego i będziesz go musiał wziąć, opatrzyć jego rany, zalać winą, oliwę, dać na swoje bydle, zawieźć do gospody i jeszcze wyłożyć pieniądze, tak? Musisz też mieć te pieniądze, musimy mieć. I mamy szukać tego prowadzenia do pięciu, bo on powie, komu, ile, jak. I wręcz często będzie to takie, że my w tym nie będziemy widzieć sensu. I to już będzie tak naprawdę później od nas zależeć, czy damy, czy nie. Czy pójdziemy za Bogiem, czy nie pójdziemy za Bogiem. Bo tu nie chodzi, tak jak mówię, tak jak Paweł podaje w tej definicji. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli ciężej, a inni mieli lżej. Tak? Tu chodzi o równość. No nie? Ja oddaję z tego, co jest moim nadstanem. Tak? Z nadstanem. Modlitwa. Modlitwa nigdy nie zaszkodzi. Możemy się modlić. O co? Możemy się modlić o ten dar, żeby się uaktywniał, żeby były okazje do dawania, okazje do hojności. Żebyśmy właśnie rozumieli, na czym polega ta obfitość. Właśnie na tym, że się mamy tym dzielić. Polecam też wszystkim post. Bardzo mocno wyrzuca niewiarę. Bardzo mocno przełamuje to, że my przestajemy jakby myśleć cieleśnie. Że przestajemy się szczypać, że mamy komuś dać i tak dalej. No przy okazji mniej jesz, więcej pieniędzy masz, żeby robić. Poza tym post zwiększa naszą wrażliwość. Lepiej słyszymy i słyszymy, jak Bóg mówi, daj tej osobie, daj, to ja daję. Ty tylko bądź moją ręką, tak? Tak jak ojciec uzdrawiał Jezusem, tak samo i my. Anonimowość, tak? Bo wypełniamy to. Ja daję komuś, i to nie przed sobą. Niech nie wie moja prawa ręka, co czyni lewa, ani lewa, co czyni prawa, tak? Ale tata wie. Tata ma. Tata sobie zapisuje, tak? W Biblii jest werset. Kto pożycza ubogiemu, pożycza Bogu, tak? W Biblii jest bardzo dużo takich zapewnień. Robisz kolację, robisz wieczerze, zaproś ułomnych, ślepych, chromych. Nie zapraszaj tylko przyjaciół, nie zapraszaj rodziny, nie zapraszaj bogatego sąsiada, nie zapraszaj tych, od których możesz liczyć na odpłatę. Zaproś tych, którzy ci się nie odpłacą. Dlaczego? Bo ja ci odpłacę. Ja, tata ci odpłacę. Ja ci dam, tak? Bo ja taki jestem. Bo to jest moja natura, tak? Bo ja ci dam, dlaczego? Bo ty
coraz więcej tego oddasz. Tak samo jak Jezus mówi, tu akurat nie było tego wersetu, ale Jezus mówi, bo jeżeli wy pożyczacie tym, od których oczekujecie, że wam oddadzą, tak? Jeżeli wy jesteście dobrzy dla tych, którzy są dla was dobrzy, to czym się różnicie od ludzi ze świata? Czemu? Czy ludzie ze świata też nie pożyczają tych, którzy mają im oddać? Czy oni nie są dobrzy dla tych, którzy są dla nich dobrzy? Niczym się nie różnimy w tym momencie od ludzi ze świata. A mamy kochać nieprzyjaciół, mamy miłować wrogów, mamy ich też błogosławić. I to nie tak, ja błogosławię mojego wroga, gdziekolwiek jest, cokolwiek robię. Nie. Ja wiem, jak ma na imię, jak ma na nazwisko, że on jest moim wrogiem, nie ja jego, tak? I ja biorę, tak jak na przykład Reinhardt powiadał, napisał list, powiedział mu, że się za niego modli, się rzeczywiście modli i jako dowód tego, że go błogosławi, $500 daje do koperty i wysyłam, tak? Dlaczego? Żeby łamać te kamienne serca. Żeby łamać. Że ten człowiek później się zastanawia cały dzień. Czy on jest taki głupi, czy o co w tym chodzi? Po co on mi daje? Ja go nie lubię, ja go krzywdzę. Ja się z niego śmieję, z niego szydzę. Tak? Żeby on wiedział, co to jest miłość. Bo jeżeli ze świata nie odebrał tej miłości bezinteresownej, bo miłość jest bezinteresowna. Jeśli on tego nie odebrał ze świata, to niech to odbiera, tak? Zalecam też systematyczność. Ja zalecam, Bóg zaleca. Ja mówię. Systematyczność. Paweł też pisze, już nie pamiętam do kogo to pisał list, i on tam mówi, żeby każdego pierwszego dnia tygodnia wziąć jakąś kwotę, odkładać, jak gdyby, że jak później przyjdą, żeby zebrać dar o hojności, a nie skąpstwa, że na ostatnią chwilę przyszli, nie mamy nic, to kto ile ma, no to cieknijmy coś tam, nie? Systematyczności się uczyć. Ja na przykład, ja robię coś takiego. Ja przekazuję jakąś część mojej wypłaty, że tak powiem, stałą, na mój kościół. To jest, że tak powiem, przykładowo moje 10% przekazuję na kościół, tak? I resztę pieniędzy z nadstanu inwestuję w różny sposób, tak? Mam jakąś stałą kwotę, którą przekazuję i która jak gdyby ubogaca mój kościół, służy innym. I dodatkowo też jak gdyby błogosławi innych. Nie zamykam sobie, aha, dobra, to ciepnę jedną kwotę w jedną stronę i tyle, tak? Ja moje dałem, jestem czysty. No nie, chodzi o to, żeby też dawać małe kwoty, małe rzeczy. No sobie często obiecujemy, dobra, ja dam, jak będę miał, to dam, i tak dalej. A później nie wychodzi, nie udaje się to. Nauczmy się też oszczędności. To jest ten dar poprzestawania na tym, co się ma, tak? Ja naprawdę nie potrzebuję dużo. Ja mi wystarczy samochód, jaki mam, tak? Nie muszę mieć lepszego samochodu, nie muszę mieć samochodu, który generuje dodatkowe koszta, tak? Ja nie muszę mieć willi z basenem, tak? Mi naprawdę wystarczy kąt, tak? Kąt, jeden pokój, jedno łóżko i tam mam Boga i to wszystko jest dla mnie. A mam dużo przyjaciół, to bardzo często ja w ogóle tylko u siebie w domu sypiam. Ja cały czas gdzieś u kogoś bywam, u kogoś jem. Tak to działa w Królestwie Bożym, nie? Trzeba zgłębiać Słowo Boże. Bo tam właśnie przekonujemy się o tej naturze. I naprawdę mówię wam, jak ktoś dzisiaj uważał, jak ktoś się otworzył na to nauczanie, to teraz jak będzie za każdym razem czytał Biblię, to będzie bardzo często tylko to widział, tak? Będzie widział to. Tak? Widział nie tylko łaskę, ale będzie widział właśnie Boga, który daje. Bo wszędzie, jak popatrzymy na żywot Jezusa, tak? Jezus się urodził, to co? Tata podsyła ludzi, którzy dają złoto, kadzidło, mirę, tak? Jezus dostaje wyprawkę, że jak idzie do Egiptu, to może żyć za te pieniądze przez lata, tak? Jak nie mają gdzie spędzić Paschy, no to Bóg daje im lokal, tak? Jak Jezus nie ma na czym wjechać, to posyła, dostaje osiołka, tak? Dostaje źrebie. No, bo pożycza, bo później go odsyła, tak? To wszystko jest, tak? My mamy z dóbr pogan korzystać, tak? Z dóbr pogan korzystać. Ale musimy robić, musimy jak gdyby wychodzić, musimy robić pierwszy krok, musimy zmuszać się do tego cieleśnie. Tak samo jak z uwielbieniem, tak? Nikt naraz nie stwierdza, wow, cudownie się czuję w duszy i w duchu i uwielbiam. Tylko no po prostu zaczynam, tak? Zaczynam, rozgrzewam gardło, zaczynam uwielbiać, zaczynam pierwsze wersety i wchodzę w to. Wchodzę z ciała, przenosi się to na duszę i bach, kończy się to w duchu, nie? Mam uwielbienie w sobie, wewnątrz, łączę się z nim.
I zachęcam też do pomysłowości. No to nie chodzi tylko o pieniądze, to nie chodzi tylko o ten brudny szmal, tak? Zróbcie cokolwiek. W ogóle dzisiaj mamy takie czasy, że wszystko można kupić, tak? To już nie cieszy, tak? Ile razy, nie wiem, dawaliście coś komuś pod choinkę, czy sami dostawaliście? Czasami dostawaliście? Wow, dobra, smartfon, nie? A jakbyś dostał coś wykonanego własnoręcznie? Kurczę, to jest jedna rzecz na świecie, nie? Ja na przykład ostatnio, no, Bóg mi podsunął taki pomysł, zrobiłem grę taką, no, biblijną dla dzieciaków. Nie dość, że ja się przy tym świetnie bawiłem, jak to robiłem, i jakby mnie zaskakiwał tą pomysłowością, co zrobić, jak zrobić. Tutaj zrobię jakieś wersety, które będą wyglądać jak rybki, tu zrobię wersety, które będą wyglądać jak chlebki i tak dalej, to tego się nie kupi, tak? I to było takie, jak ja chciałem, tak? To było w zgodzie z moją naturą, nie? I do tego was zachęcam, żeby żyć Bożą naturą, żeby nią zarażać, żeby być życzliwym, żeby być hojnym, żeby myśleć tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia, tak? Dzięki.